zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś starego Słowaka. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo pewnie będzie to leciało wieczorem. Witamy w quizie. Trzecia odsłona trylogii Agent. Dzisiaj skład, powiedziałbym, galowy, na jaki sobie możemy pozwolić. Czyli nie jest z nami najlepiej. Zanim przedstawię gości, chciałem... Różne są gale. Słucham? Różne są gale. Różne są gale. Jest MMA VIP, jest UFC, ale jest... Są takie z cateringiem, są takie bez. Ta jest taka bez bardziej. Chociaż trochę mamy kubełek KFC, ale akurat pusty dzisiaj. Niemniej, zanim zaczniemy, chciałem pozdrowić pana albo panią obsługującą YouTube'a Ekstra Klasy. Dziękuję, że mi pani ściągnęła quiz tydzień temu. Czy pan? Po prostu dziękuję. I... Ja też chciałem dołączyć, to naprawdę piękny gest dla nas, wiele znaczy. Ja się wzruszyłem. Może z automatu poszło zgłoszenie. Nie no, rozmawialiśmy z naszym kolegą YouTuberem. Który wyraził opinię, że było zrobione to ręcznie. Okay. Także wydaje mi się, że ten fragment pięciosekundowy, jak Piotr Włodarczyk strzela bramkę 20 lat temu, był warty pana, pani uwagi. Pomyślności w życiu i mam nadzieję, że to będzie się dalej tak toczyć między nami w porządku. I uprzejmy jest. Na antenie. Jeszcze pozdrowię naszych widzów, Karola i Pawła, którzy oglądają quizy. Ale to są takie normalne pozdrowienia, nie takie zakamuflowane. A czemu ich? No bo ty chcieli. Okej. Okay. A gdzie ich poznałeś? W świecie wirtualnym. Okej. Okay. Jest dzisiaj z nami Wojciech Kowalczyk. Jestem. Dzień dobry, powiedz. Dzień dobry. Jakub Białek jest? Jestem. Dzień dobry, powiedz. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Ja wiem, że Jan Mazurek. I nie pozdrawiam tej pani, która zdjęła program. Albo pana. Tak, bo bardzo dobrze się tam zaprezentowałem. W tym programie z nędzą. A ty byłeś wtedy? Dobry. Byłem. I Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Dzisiaj gramy w agenta, panowie. Kto z was jest agentem? No ja mam pierwsze podejrzenie. Jan Mazurek, gdy wszedł do redakcji, pierwsze, o co zapytał, to takie, a dzisiaj jest agent czy normalnie? No spytałem Pawła. I to jest dla mnie podejrzenie, mówił, że on jest agentem. Paweł? I to miała wam Paweł, że jest agent? Nie Kowal, mówił. Czy powiedział ci Paweł, że jest agent dzisiaj? No nie. Nie musiał mówić, bo wczoraj o tym na to rozmawialiśmy. Raczej Wojtek też może być agentem. Też, rozmawialiście. Moim zdaniem Kuba zbyt dużo mówi o tym zachowaniu Janka i to może być też takie kamuflowanie ja tego, że on się przywitałem z Pawłem, po prostu przybiłem piątkę z Pawłem. Ja po tej, mind games, panowie, dobrze. Ja po tych wycieczkach to wiesz, raczej informacje do mnie już nie docierają, także wolałem znać odpowiedzi. Ja myślę, że Kowala będzie łatwo rozczytać, jak będzie agentem. No już widać. Panowie, wprowadziłem udogodnienie technologiczne w tym programie. Marker. Ale jeden. Jeden. Cały budżet roczny przeznaczyłem na ten marker. No się zastanawiałem się, dlaczego mamy cztery białe, czyste karteczki, ale... Będziecie na końcu musieli sobie podać marker. Aha. Natomiast... I jednocześnie mamy nie patrzeć, co kto pisze, jak jedna osoba pisze, a no reszta czeka na marker. To tak zwane czółko, nie? Trzech się odwraca, jeden pisze. Tak, musimy tak zrobić. Spokojnie, wszystko, jeśli będziemy grać w pewnej uczciwości i rzetelności ludzkiej, no, wszystko będzie dobrze. To nie ten program. Natomiast mamy marker,
permanentny. Także jak coś napiszecie, to już się nie zmarzy. Kartki, to trzeba uważać. Kartki ulegną nie autodestrukcji, tylko destrukcji. Jak się nauczyliśmy. Czy coś mamy jeszcze za jakieś nowinki? Czyli zasady są takie same jak w quizie, tylko na końcu wskazujemy agenta, tak? W ten sposób. Przecież grałeś już w agenta. Jest Boniek? Ja nie grałem ani razu w agenta. Nie było mi w programie z agentem. No, tam razem oglądaj. To co, ty kurwa nie oglądasz? Dobra. Ja czytam te twoje wywiady. Te twoje reportaże z Kataru. Gdzie ty byłeś? W Katarze. No. To ja czytam, a ty nie masz obejrzeć? Oglądam, no, tylko nieuważnie. Samo teksty, moje teksty czytasz nieuważnie. Jak nieuważnie? Ja dokładnie czytam. Trudno było nie zauważyć formuły agenta. No dobrze, okej. To jest hit. Wiem. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Czy jest Boniek? Jest Boniek. Jeden dobrze. Boniek, jeden rzut do kubełka. Zobaczmy kategorię, to będę tłumaczył na bieżąco. Impresje Michała Kołkowskiego, uzupełni lukę, wielkie cytaty o futbolu, rebusy, czułko, jeden na jeden blef, nieznane losy piłkarzy, off-topic miodowe lata. Impresje Michała Kołkowskiego to będzie nasz kolega redakcyjny. Będzie się wcielał w jakąś postać z mediów, będzie mówił. Wy musicie zgadnąć, kto to. To jest dość proste, dlatego prosiłbym, żeby nie przerywać. Bo to jest ciekawe, ale proste. Byśmy posłuchali całości. Dajcie ten ekran, bo ja nie pamiętam, co ja tam użyłem. Uzupełni lukę. Wiadomo, piłkarz, jeden z 11, który gra w danym meczu. Wielki cytat o futbolu. To po prostu wielki cytat o futbolu. Rebusy wiecie, czułko wiecie. Natomiast innowacja. Podobna taki skok jakościowy, jak przy markerze. Można wykupić, każdy z was może wykupić za 3 punkty ciąg logiczny w ciułku. O! Ale za 3 punkty, ale to wolę nie dostać punktów za ciułku. Wiesz, że to nam nic nigdy nie da, jak go będziemy znali. Ciąg logiczny w ciułku. No bez sensu, to jak za 3 punkty wykupisz ciąg. No ale możesz na ciułku ugrać 12. No tak, to prawda. Czyli bez sensu, tak? Tak. No. Znaczy nie, ciąg logiczny na pewno jest bez sensu, także nie ma sensu kupować. Chyba, że... Kupować, chyba że... Możemy się złożyć na to? Nie. Każdy po punkcie jeden? No właśnie, gdzie? Nie, to wtedy 4 wyjdą. To prawda, ale możemy się we 3 złożyć. Można spółdzielnie założyć. Na spółdzielnie. Janek, przecież ty znasz ten ciąg logiczny już za darmo. Nie awanturuj. No ty znaj się, teraz może, że ja znam niby. Dobra, idziemy dalej. No, jak temat zmienił. Jeden na jeden blef? Wyście byli chyba. Ja byłem. Ja też był. Jeden na jeden blef polega na tym, że ja nie sprawdzam tego, co mówicie. Wy sprawdzacie siebie nawzajem. Mhm. I jak ktoś coś powie i ty mówisz blef, to jeśli on powiedział źle, to on przegrywa, ale jeśli ty sprawdziłeś, a on nie blefował, to ty przegrywasz. Nieznane losy piłkarzy, czyli co dany piłkarz robił po karierze. Off-topic miodowe lata, czyli jakieś tam duperele o miodowych latach, bo już nie miałem pomysłu. No skoro było o Franklinie i o tych Oreksiu, no to czemu nie o miodowych latach? No pewnie, że tak. Ale to jest to bardziej na miejscu. I cóż. Chyba wszystko powiedziałem. Naszym partnerem jest KFC, pozdrawiamy. Ale tak pozdrawiamy faktycznie, nie jak pana czy panią z Ekstraklasy, którego nie pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ale... Nie pozdrawiamy. Pani, antenowo, pan, pozdrawiamy antenowo. Pani pan z Ekstraklasy jest pozdrowiony, ale tak... Antenowo. Poza anteną... Z lekką, trzeba byłoby wypikać. Z lekką nutą, powiedziałbym, złośliwości. Tak. Zaczyna ten show Wojciech Kowalczyk, ponieważ jest dzisiaj najbardziej elegancko ubrany ze strój. Ja dzisiaj mam strój cygana z lat 90. Słuchaj, Rocky też był na stanie futbolu, wiesz? Ale zawsze przyjeżdża tutaj w przebraniu. Ja sobie biorę. Tak, w przebraniu. Czyli w przebraniu kominiarza przyjechałem. A wymyśliłem, że... A nie pójdę na Halloween, mam program. Dobra, nieważne. To co? A, i jeszcze jedna rzecz. Ja zapomniałem. Ja zaczynam? Tak. Najdłuższy wstęp w historii. Tak, zapomniałem jeszcze. Przypomnij sobie jeszcze. Jest jeszcze kategoria podpowiedź. Są dwie podpowiedzi. Agent nie wiedział o tym, że będzie kategoria podpowiedź. Biedny Kuba. Więc on nie zna pytań. Są dwie podpowiedzi. Jedna kosztuje do puli 2 punkty, jeśli się źle odpowie. Spoko. Już? Tak, już. Kuba, czułko.
Ostro wjechałeś. A to moja ulubiona kategoria. Dobra, to ja zaryzykuję i chcę kupić ten ciąg. Dobra, ci muszę napisać. Dobra. Na Messengerze mi napisz. Zabierz mi kartkę, którą mi dałeś. Na dobra, to się odwraca. Chciałem, że to jakieś... Tu jeszcze pewne dociągnięcia technologiczne mogłyby być. Gdzie tu są dociągnięcia? Też prawda. Już? Tak, wysłałem ci właśnie teraz. Już się mogę odwrócić? Nie, wysłałem ci ciąg. A pokazaliście w ogóle? Czułko? No. Dziękuję. Możesz się odwrócić, dostałeś ciąg? Tak. Dobra. Okej. Okay. Odejmijcie Kubie 3 punkty. I jeszcze muszę tak zadać pytania, żeby inni się nie zorientowali poza Jankiem, kto, co to jest za ciąg logiczny. Czy to i kobieta? Kuba kupił ten ciąg logiczny, żeby odsunąć od siebie podejrzenia, że jest agentem. Może, może. Czy to kobieta? Nie. Okej. Okay. Co to jest? Czy ta osoba... Czy to kobieta? Pierwszy raz chyba w czołku jest pierwsze pytanie, czy to kobieta. Bo nie wykluczamy, że ciąg kobieta jest w tym ciągu. Czy jest to osoba pracująca w mediach? Nie. Tylko mi przeszkadza ten ciąg bardziej niż pomaga. Mężczyzna nie pracujący w mediach. Już zawęziłem nieźle. Mniej więcej już ja chyba wiem, jaki jest ciąg. Ty wiesz. Kolego. Powiem ci, że to jest dosyć, powinno być dosyć proste. Dlatego. Oglądałeś ostatni ślub od pierwszego wejrzenia? Oglądałem. Jezus, jaka ta Justyna jest pop. Ale może coś z tego być. No gdzie? Może, ja jeszcze nie. A zobacz, oni cały czas gadają o Kasie. Ona tak. Ale i widać, okay, że ta psycholożka nie lubi Justyny, nie? No. Czy to piłkarz bądź były piłkarz? Tak. Ale ja bym nie wytrzymał z tego. Czy ten piłkarz... Czy ona jest taka głośna, nie? Czy ten piłkarz grał w ŁKS-ie? Tak. Dobra. Bardzo duży. I zwala na hormony, nie? To jest najgorsze u kobiet. Ja mam... Jestem zła, ale to hormony. Jaki Kuba z... Okay. Jak nagle wpadł na to. Rzucam. Paulinho. Tak, to jest Paulinho. Plus 3, czyli wyszedłeś na 0. Zobaczmy punktację, czy to się nam... No tak, ale i zdam ciąg. Tak, więc... tak. Mogę teraz. Nie dawajmy mu pszczółkę. Sam se wezmę. bo teraz mogę w sumie wziąć. Czy wezmę? No skoro już poczynię inwestycję, wypadało być na plus. Pamiętajcie, że wy cały czas możecie też sobie kupić ten ciąg. Dobra, ja wezmę na siebie czółko. Dobra. Dziękuję. Możesz się odwrócić. To chyba najdłuższa chwila ciszy w historii tego programu, przerwana takim Czy ta postać, jej nazwisko jest w jakiś sposób związana z jakimś kolorem? Tak. Dobra. Czy ta osoba jest politykiem? Nie. Kurde. Czy to piłkarz, bądź były piłkarz? Tak. Żaden mi nie przejdzie do głowy. Co robisz, Kowal? No patrzę, bo City gra. Od kiedy cię Premier League obchodzi? Od kiedy ma na kuponie? Tak. Czy to Polak? Nie. Okej, okay, no i właśnie tutaj mamy. Cztery pytania. Marianna jest w trendach. Znowu Schreiber coś odpierdol? Marianna Schreiber wczoraj, wyobraźcie sobie, pokazała środkowy palec do tego pana z AgroUni i powiedziała fuck you. Michała Kołodziejczyka. Słucham? Michała Kołodziejczyka, tak? On tak się nazywa. Nie, to Michał Kołodziejczyk to jest z kanału PUS. Kołodziejczak? Kołodziejczak, tak.
Ja myślę, że Mariana Schreiber może być odpowiedzialna za YouTube'a Ekstraklasy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście. Czy ta postać jest związana z polską piłką nożną na takiej zasadzie, że nie grała tutaj na przykład? Tak. Pracowała. Tak? Okej. Okay. Kuba, szanuj nasz czas, po prostu powiem, tu wiesz. Myślę, Janek, pomyśleć, mogę nie pamiętać tego, co dostałem od Pawła przed programem. Wiadomo. Kurczę, zaraz pół godziny programu, jeszcze nie można było głosu zabrać na żaden temat. Kowal, co tam u ciebie? Leć. Czy to aktywny piłkarz? Tak, szósty. Czy grał w Polsce w przedziale, w sensie w Ekstraklasie, w przedziale 2017-2022? Tak. Ile tych pytań mu zostało? Ostatnie to było. A, to było ostatnie. Kowal, powiedz mi taką rzecz. Co mam ci powiedzieć, to tu jest? Ja wiem. No wiesz, czat też wie. Czy ty do mnie kiedyś wpadniesz na obiadek, powiedz mi? Nie. Dlaczego? No, jak ja mogę... A widzisz, jaką szafkę zamontowałem sobie? Chyba ci pokażę. Słuchaj, nie będę wpadał do ciebie, słuchaj, na jaki obiad? To znaczy, ja mam wpaść... Kuba wie już, to, słuchajcie. Ja... Bożidar Czorbadziejski. Nie. Kurde. Co ma Czorbadziejski z kolorem związanego? Czorny. Nie. Petr Schwarz. Czorny? Jak ja mam ten... Faktycznie. Jak ja mam wpaść do ciebie na obiad? Ale to znaczy, że co, ja mam gotować? Nie, ja bym coś zamówił. Kuba traci punkt, wyznacza, nie można siebie. Czyli w pierwszym było Paulinho. W drugim był Schwarz i czorny, mówi ten, okej. Okay. Czego? Szukiwania. A co szukałeś? Niczego. Obiad? Wyznaczasz. Dobra, to Rocky się domaga głosu, to proszę bardzo, będzie wielkie cytaty o futbolu. Wielkie cytaty o futbolu. Dawaj mnie te cytaty. Trzeba połączyć cytat z autorem, natomiast jeden autor, jeden cytat jest zmyślony. Zapraszam. Prosimy wielkie cytaty o futbolu. Nie spać tam, dawać! Realizator zasłabł. A drugiego co ci? Tak. To jest najmniej dynamiczny odcinek. Halo! Wybitne? Tak, wybitne, no. Co wy tam robicie? Paweł, widzisz, tu napisałeś wielkie, tam wybitne. Tak, to moja wina. To prawda. Piłka nożna to nie kebab. Miłujcie piłkę nożną. A przysługuje nam Boniek, czy nie? Nie tak. A przysługuje, tak? Gol jest jak orgazm, tak jak orgazm, coraz trudniej o niego na świecie. Rugby to gra barbarzyńców, uprawiana przez dżentelmenów. Futbol to gra dżentelmenów, uprawiana przez barbarzyńców. Jan Paweł II, Marek Sitko, Oscar Wilde, Eduardo Galeano. Powiem od siebie, że mam nadzieję, że ty za to orgazmie jest Jana Pawła II. To może tak. To ja biorę Bońka. Piłka nożna to nie kebab, Marek Citko. Mhm. Miłujcie piłkę nożną. No to każdy mógł powiedzieć. Najbardziej z miłowaniem nam się kojarzyłoby pewnie... Poczekaj, bo tam jeden w ogóle nie pasuje, tak? Jeden cytat, jeden człowiek. Czyli jeden cytat jest zmyślony, a jeden człowiek nie jest osobą... Eduardo Galeano o rugby. Źle. Ja wziąłem Bońkę. No i dobrze, no to mów teraz. No dobra, no to ja robię tak. Marek Citko, tak jak powiedział Rocky, kebab. Galeano to jest oczywiście orgazm i rugby to jest Oscar Wilde. Tak jest. Janek plus punkt. A Galeano jest super autorem. Warto sobie poczytać, jak ktoś robi o piłce nożnej, czytać tekst. Czy Janek jest odczytany, czy też jest agent? Jestem jestem erudytą stanowczo. To jest wiadome. Ja, stanowcze erudyta. Teraz ja wyznaczam chyba, prawda? Teraz ja. Ja wyznaczam. Kurczę. Impresje Michała Kołkowskiego to będą nagrane, tak? Czy tak. On będzie, czy będą napisane? No, to jest jakiś dobra, to spróbujmy impresję dla Kowala. Impresję dla Kowala. Posłuchajmy pierwszej impresji, o ile się tam wszystko zgadza. Co do Kowala, to przypomina mi się jeszcze anegdota, gdy w 1994 roku zostałem wysłany wtedy przez redakcję Gazety Wyborczej, gdzie pracowałem, do Sewilli, żeby napisać korespondencję w związku z debiutem właśnie Wojtka w barwach Betisu. A więc poleciałem tak trochę na ostatnią chwilę. Kiedy wylądowałem w Andaluzji, to okazało się, że pozostały mi, słuchajcie, tylko 2 godziny do meczu ligowego Betisu,
który chyba grał wtedy z Realem Madryt, a więc to duże wydarzenie. Wsiadłem do pierwszej z brzegu taksówki, próbuję się dogadać, chociaż ja hiszpańskiego nie w ząb. Ale mówię do tego taksówkarza: Señor, futbol, partido, estadio. On odpowiada: a, estadio. Ja cały zadowolony, udało się dogadać. Rzeczywiście zawiózł mnie pod stadion. Słuchajcie, wysiadam z tej taksówki, a tam wszystko biało-czerwone. Barwy, koszulki, flagi. No po prostu biało-czerwona fala. Muszę powiedzieć, że jako Polak to byłem dumny, że kibice Betisu tak się przygotowali na przyjęcie polskiego zawodnika. Więc zaczynam tam podpytywać tych ludzi. Kowalczyk, kurador, okej? Okej? Ale widzę, że nikt tego Kowala nie kojarzy. Co się okazało? Taksówkarz chyba był kibicem Sevilli, bo zawiózł mnie pod estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Na Sevilla, jak wiadomo, ma czerwono-białe barwy. Taka to moja anegdota z Kowalem. Zaglądam jeszcze na czat i użytkownik podrabiany Sikor Pawła Pancula pyta, czy Kanada wyjdzie z grupy na Mistrzostwach Świata? Kto to był? Powiem ci tak, nie wiem, czy się zgadzam. Znaczy wiem, kto to był. Już, wiesz, ta ostatnia podpowiedź była najbardziej brutalna. No. No, ta akcentacja też była dobra. Tak, tak, tak. No, no, nie, nie, no, to niki Michała Pola, które on czyta na czacie, to są, wiesz, nie do podrobienia. To. Ale to był 94 rok? Nie wiem. No, w 94 ja tam wyjechałem, to że tak powiem ci, tak od razu pojechał. Dziwne, no dobra, no. Michał Pol. Michał Pol, brawo. Utrzymujesz punkty i wyznaczasz. I wyznaczam. Dobra, dawać, spróbujmy te rebusy, kto tutaj będzie. Rebusy na wszystkich są. Tak, tak, wiem. No to... Jezus Maria, co ty żeś tutaj namieszał? Któż to jest? Marcelo? Nie. Czemu Marcelo? Tak. Cel, o. Bo cel pokazuje na coś. Robert Dadok. Nie? Też dobre. Paweł. Robert Dadok. Robert Dadok, tak. Tak. O, jaki coś żyjesz tu? Nie, bo kogoś coś napisałem. Plus punkt dla Janka. Zobaczmy tablicę punktową. Przepiszę. Kurczę, jak mam chyba 12. Chyba pierwsze w życiu. Chyba nigdy nie przebiłem tej. Dobra, jest dobrze. To teraz ja wyznaczam. Ja pamiętam mieć 9 chyba. Bo źle odpowiedziałem. Tak, roki 9. Ale ty miałeś punktami się zająć. No i teraz właśnie przepisałem i teraz się będę zajmował. Wyznacza Janek. Ja wyznaczam Czułko dla Rokiego. Czułko dla Rokiego. Przypomnę, że poprzednio był Petr Schwarz, a jeszcze wcześniej Paulinho. Już. Wciąż możesz wykupić za 3 punkty. Czy to jest piłkarz? Tak. Ja już się pogubiłem z ciągiem. Czy to jest piłkarz grający w Ekstraklasie? Nie. A w przeszłości grający? Tak. Okej. Okay. Czy to jest Polak? Tak. Polak w przeszłości grający w Ekstraklasie? No parę osób jest. No, jest klubami. Arka Gdyń. Czy jego nazwisko ma coś związanego z kolorami? Nie. Ciekawy jestem, Kuba, czy ten, co ci ciąg logiczny wysłał, to ma coś z drugich osób? Ma, ma. Ma, ma. Ma. Ale tu byłby bardzo mylący, gdybym wziął na siebie. Mhm. Czy ten piłkarz zakończył karierę w ciągu ostatnich 5 lat? Nie. Czyli albo wcześniej, albo w ogóle nie zakończył. Świetnie sformułowałem to pytanie. A nie, chyba. Czy jest to blondyn? Nie. To już wszystkie pytania? Nie, no 5. Nie, no, było chyba 6 już. 5 było. Tak, 4 to już było przy tym. No gdzie? Czy ten... Ktoś ma córkę o imieniu Sandra. Ciekawe pytanie. Temu skomplikowałeś życie. Nie, no to... tak dla jaj powiedziałem. No bo i tak nie zgadnę. Ale zaliczyłeś to pytanie, tak? No to niech mi udzieli odpowiedzi jeszcze. No właśnie. Dawaj, to udzielmy.
Bo ja bym ja powiedział, to by się od razu mi odjął punkty. Ty już nie masz taki uciemiężany. Odjął punkty. W ogóle za co miał by ci odjąć punkty? Nie wiem, za głupie pytanie. O, pytanie by ci odjął. Ani. Nie. Nie ma? Nie ma. Dobra, zweryfikujemy to. Marek Szendrowski. Nie. Aj, byłem blisko. Michał Janota. Pytałeś, czy blondyn. A to prawda. O nie. Minus punkt dla Rokiego. Ja wyznaczam dalej. Tak. Kowal, oglądałeś Miodowe Lata, czy nie? No, coś widziałem, ale to wiesz. A, ale Kuba ogląda na pewno. Żeby to były ze dwa. Poza tym znam odpowiedź. To oczywiście. To dla Kuby Miodowe Lata. Off topic. Jak nazywało się tutaj Tadeusz Norek? Endobele karimata hoho kalnanka, czukwa bukwa ambalabamba, bukwe czukwela ambabamba, czukwe bukwel ambalabamba. Endobele karimata hoho kalnanka to postać powszechnie znana i to na pewno nie jest on, gdyż zbyt dobrze gra w piłkę pan karimata. Czukwa bukwa ambalabamba, bukwe czukwela ambabamba, czukwe bukwela ambalabamba. Myślę, co najlepiej brzmi tak do wypowiedzenia i stawiam na B. Dobrze, czukwa bukwa ambalabamba. Ciekawe. Nie, dla mnie to nie brzmi, ale okej. Utrzymujesz punkt. Czułko na siebie. Słucham? Czułko na siebie. Proszę. Dziękujemy. Możesz się odwrócić. Czy to był piłkarz? Tak. Czy grał w Krakowi? Tak. Dobra. W sumie nie wiem o tym piłkarzu, więc nie wiem, co mogę dopytać, ale już chyba znam odpowiedź. Czy ma na imię Marcin? Tak. Dobra, rzucam. Marcin Bojarski. Tak jest, Marcin Bojarski. Punkciki. Plus 3 dla Kuby. Dawać mi 3 punkciki. Dobra, jaki był ciąg, który dostałeś? Paulina Czarnota Bojarska. No właśnie to z tą kobietą wyskoczył na ten, nie? Tym Szwarcem było najciężej. Tak, no bo to nie skojarzyłem w ogóle piłkarza z kolorem, nie? Kuba plus 3. Pięknie mi. Więc zarobił 100%. Ale dało się zgadnąć po tym ciągu. Wcale nie jest tak, że... Tak. No nie 100%, bo raz nie zgadł. No ja noty bym nie zgadł, bo bym już szedł w stronę Bojarskiej. Ale jesteś wtedy 2 punkty do przodu, jeśli dobrze liczę. Opłacało się. Tak. Ja wyznaczam, to dajmy na Janka nieznane losy piłkarzy. A Janota nie był blondynem? Chyba mnie zmyliłeś. No gdzie blondynem był? Jest blondynem. No co ty? Farbował się kiedyś. Ale naturalnie brunet. No co wy? No pewnie. Gdyby nie to, to bym zgadzał. Co? Nieznane losy piłkarzy. Kim po karierze został Marco Rajs? Taksówkarzem, Alfonsem, opiekunem w domu spokojnej starości. Dla kogo to? Piekarzem, dla kogo to było? Dla mnie. Ale ktoś chyba u nas nawet pisał jakiś tekst o tym. W ten sposób, bo byłeś to od nas, nie? Z naszej strony. A skąd ja mam wiedzieć? Kim po karierze został Marco Rejsz? Taksówkarzem? Alfonsem pewnie nie. Piekarzem. Marco Rejsz po karierze został Alfonsem. Nie, no to bywa. Został opiekunem w domu spokojnej starości. Choć fajnie by byłby z Alfonsem, no. No prawda. Albo mógł być Alfonsem w domu spokojnej starości. Wiesz, Paweł, jak to Paweł przygotowywał, to wiadomo, że tak, to bardzo tak, że ja chyba też bym tak uderzył. Jan traci punkt, ma ich 11. Przypominam, że na końcu za wskazanie agenta są 3 punkty. A jak ktoś źle wskaże, to agent dostaje 3 punkty. I wyznacza Kuba, tak? Kowal uzupełni lukę. Uzupełni lukę. Kto grał w tym meczu na szpicy? Mallorca kontra Barcelona, 2 stycznia 2022. Nie złapaka. Tak. Kowal, to jest Akhomach. No nie, ale to jest skład Barcelony z tego roku. Pro Evolution Soccer chyba. To jest nowy transfer Miedzi Legnica już za 2 lata. Ale skrzydła Akhomach i Jutgla to naprawdę fantastyczne. No słuchaj, pamiętaj, że ten Jutgla gra w Brisk, liderem grupy, tam której są w Lidze Mistrzów, spokojnie, jeden z najlepszych piłkarzy Ligi Mistrzów. No nie, no tutaj to wiadomo, kto grał. Wygrali 1-0 po centrze Mingezy, strzelił bramkę Luke de Jong. Ekspert. Tak jest. Przecież co to było? Luke de Jong? Co zupełnie to... Luke. Czy to przypadek? Co to było za partida? Jeszcze Mingeza mu asystował. Człowieku, przecież to jest... Kowal taki niepozorny. Wszystko się zgadza. Dostał odpowiedzi wszystkie. Wszystko się zgadza. Barcelona, nie? Tak, tak.
Nie muszę szukać podpowiedzi. No dobrze, to teraz... dawaj tego kołka tam dla... Rocky. Dziękuję. No to jest... Posłuchaj. Wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy wszystko widać, słychać. Słuchajcie dzisiaj prawda Kowala. Prawda Kowala, ponieważ Kowal szokuje, Kowal zaskakuje i Kowal, powiedziałbym, bulwersuje. Znam Kowala dobrze, przez lata pracowaliśmy razem przy tworzeniu programu Cafe Football. Byliśmy wspólnie na Euro 2008. Lubię go, szanuję jego zdanie, ale... Można to było brać na siebie cały czas. Jestem taki prosty. Jestem rozgniewany, a nawet jestem, nie będę ukrywał, oburzony. Słuchajcie, co mówi Kowal. Kowal mówi tak. Cytat akurat z Kickera. Kowalowi można przyznać mistrzostwo Polski, bo liga jest już rozstrzygnięta. No to słuchajcie. Nie, no, jak ja coś takiego słyszę, to po prostu ręce opadają. Zdradzę wam, że kiedy ja się tak zdenerwuję, to lubię zadzwonić do trenera Jacka Gmocha. Wiecie, że ja trener na cenie. 80 lat na karku, ale on jest brzytwa. Trener ciągle ryby je, na spacery chodzi. Skonfrontowałem trenera Gmocha z tymi słowami Kowala. Powtórzę. Rakowowi można przyznać mistrzostwo, bo liga jest rozstrzygnięta. Wiecie, co trener Gmoch mi odpowiedział? Że Kowal chyba nie wie, że sezon jeszcze trwa. Tak mi trener odpowiedział. Ale tu nie ma miejsca. To jest futbol. To jest rywalizacja. Są wielkie pieniądze. Nie mam pojęcia. Możemy jeszcze raz? Nie no, Roman K. Zwany również tak Romanem jest. Kołtoniem. A nie, no tak. Chcielibyśmy będziemy widzieć niedługo przy okazji ceremonii. W sumie nie wiem, czemu powiedziałem Roman K., ale przecież nie jest ani spojrzany. Roman Kołtoń po prostu. Tak jest. Teraz nie wiem, czy brać to na siebie, bo to jest ewidentnie bardzo łatwe, czy... Czy coś wymyślił? Wymyślili we dwóch. No, zaraz mogą dać kogoś. Dobra, może wezmę jeden na jeden. I teraz chciałbym z kimś, kto nie zna odpowiedzi mimo wszystko. I teraz nie wiem, który z nich. Wezmę z Kubą. Okej. Okay. Pojedynek na numery piłkarzy Miedzi Legnica. Łopanie. Łopanie. Ale co, trzeba podać numer i nazwisko, tak? Nie, numer. Tak, numer. No. Na koszulce. No i nazwisko. Nie. Numer. Aha, dobra. Dobra. Bez nazwiska. Okej. Okay. Ciekawe. A poczekaj, no. Co? A, że może jakiegoś numeru nie być w zespole, tak? Czy ty będziesz rzucał nazwiskami? Nie. A. Oni wy siebie sprawdzacie nawzajem. No. Kto zaczyna? Osoba, która ma więcej punktów, czyli to jest... To ja pewnie. Kuba. To jest Kuba, no? Jeden. Dwa. Trzy. I co? I my możemy się mylić, dopóki ktoś tego nie sprawdzi, tak? Tak. Okej. Okay. Pięć. Dziesięć. Jak skoczył. A tam jeszcze z rezerwowi mają jakieś numery i tak dalej, trudno. Siedem. Osiem. Okej. Okay. Jedenaście. Sześć. Piętnaście. Pięćdziesiąt pięć. To już takie dobre pójście. Dziewiętnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. 37. Kto sprawdzi pierwszy? Rozumiem, że ty wiesz, tak? No tak. Wiem, ile już było blefów. Jeszcze w 22 jeszcze? 33. Też jest chyba. Kadrom. Te. Jeden pomyli, pięć. Było. Było. Mówiliśmy pięć? Tak. Tak. Wydaje mi się, że mogliśmy skoczyć.
bo sobie notuję. A, czwórka. Nie było? Nie, nie było. Czy jest czwórka? Jest. Ja nie wiem, kto ma czwórkę. Wiem. Gdybyś oglądał wczoraj mecz, coś wiedział. Oglądałbym. Gamelbi nie miał czwórki? Tam ma czwórkę. Nie, no dobra. Na czwórce nie będę łapał na bawę, bo faktycznie ktoś może mieć taki numer popularny. 25. Kurwa, też jest. Chyba. Jeden było, tak? Tak. Dziewięć. No i tu właśnie, kurde. A, ma ten. Ma. Dobra, Narsing ma. 23. Kto ma to może mieć 23? No powiem blef. Źle. Aj. Kto ma? Karolina ma 23. O Jezu. Wiedziałem, że ktoś ma, ale nie wiedziałem kto. I zaraz wam coś powiem, ale najpierw punkty. A Karolina nie ma dwa? Nie, 23. Dwa ma Martinez chyba. A, Martinez, tak. No. Rocky minus jeden, Kuba plus dwa. I co ciekawe, nikt w Miedźle Gnica nie ma numeru 4. Wiem, ale już potem tak grałem, bo chyba zastrzegli dla Łobodzińskiego, nie? Coś takiego było. Możliwe. Właśnie nie potrafiłem sobie przypomnieć piłkarza, który ma, ale no czwórka, jakby to było, nie wiem, 21, to bym nie mógł sobie przypomnieć, to bym też powiedział, że blef. A z takich oczywistych to 55 też nikt nie ma. Nie ma nikt 55? Nie. A, myślałem, że Gulen ma, ale to ma piątkę w takim razie. Gulen ma piątkę, no. Okej, okay. Ale byłem przekonany, że ma. Kuba wyznacza. To może zróbmy tak, żeby imprezję każdy miał po jednej. Co by na to? Ty jesteś panem sytuacji. Dobrze. To dam imprezję w takim razie dla Janka. Proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że ja do Wojtka Kowalczyka zawsze miałem i zawsze będę miał stosunek bardzo specjalny. 1992 rok. Barcelona. Magiczny czas polskiego futbolu. Mogę brać to wszystko na siebie. Sportu. Pamiętam, jak wtedy młody chłopak z Podkarpacia, trochę chodzący z głową w chmurach, ze skrzypcami pod pachą, inspirujący się teatrem, ale i karmiący się wielkimi sportowymi emocjami. Z jednej strony Michael Jordan, amerykański Dream Team, Michael Jopehek, wygrywający złoto w biegu na 400 metrów, brązowy medal naszych florecistów, złoto walka Legienia w dżurze. I ta drużyna Janusza Wójcika. Ci młodzi chłopcy, którzy tak nas wtedy zachwycili. Ja się dzisiaj mogę z Wojtkiem nie zgadzać. Możemy inaczej interpretować rzeczywistość, różnić się w pewnych pryncypiach. Czasem też pewnie formułować swoje analizy w trochę innym stylu. Ale zawsze pozostanę Wojtkowi wdzięczny jako kibic polskiego sportu. Za Sampdorię, za Old Trafford i za te igrzyska w Barcelonie. Mateusz Borek. Mateusz Borek. Wyznaczasz. Tak, wyznaczam. Rybusy dla wszystkich. Poproszę. Rybusy. Rafał Kurzawa. Tak jest. Koń Rafał i Kurz. Rocky plus jeden. Dziękuję. Zobaczmy punktację, bo to się układa dość sensacyjnie, bym powiedział. Muszę iść do okulisty, bo myślę, że to wata cukrowa z prawej. Tak, to wszystko się zgadza. Kurz. Tak? Nie jest tego kowal, jak zobaczysz. Jaki, ale taki wielki? Ja nie wiem, gdzie to taki kurz. Za co, z watą cukrową to nieść? No. Musisz przejść się do Pawła, zobaczyłbyś. Muszę, gdzie tam? Nie, muszę iść do okulisty. Jest, dostałem już zapisy, bo już nie była pani. Ze wzrokiem jest trochę gorzej. Ale tak, duży kurz.
Dobra, zaryzykuję i wezmę nieznane losy piłkarzy dla siebie. Znane losy piłkarzy. Kim po skończonej karierze został Nizar Trabelsi, były piłkarz Fortuny Düsseldorf. Terrorystą, policjantem, antyterrorystą, zakonnikiem sióstr Urszulanek. Terrorystą. Na pewno zakonnicą sióstr. Tak jest, został terrorystą. Plus punkt. Na rokiem. Uzupełnij lukę dla Kuby Białka. Uzupełnij lukę dla Kuby Białka. PSG versus Real 18 września 2019 roku. Środek pomocy. No to Luka Modrić. Źle, to był Casemiro. Ty gawaj. No dobra, ładnie zafałeś. No nie ta pozycja. Ja na pewniaczka już. Nie ta pozycja. Ale wiesz, no, ale chodziło, Luka, że ten Luka. Bo był Luke de Jong, to Luka Modrić. Ale jak czekał w ogóle, nie? Ty gamoniu. Kto rokiem znaczy, tak? Dobra, wezmę jeszcze raz nieznane losy dla siebie. Proszę bardzo. Kim po skończonej karierze został Filip Mulryn, były piłkarz Norwich i Manchester United. Zakonnikiem sióstr Urszulanek, komornikiem, księdzem, płatnym zabójcą. Księdzem. Księdzem, tak jest. Plus punkt. I nadrabia roki. Chyba brałeś to na podstawie tekstu, który ja napisałem, także... No właśnie tak pomidor. Podejrzewałem, że to musiało być. Mulryn w ogóle kiedyś z Legią był łączony przez chwilę. Jeśli dobrze pamiętam ten tekst, który napisałem, dlatego sprawdzę. Może to rzeczywiście jest ten tekst. Jeszcze raz wezmę na siebie. W jakim mieście na bramce stołu Daniel Dubicki? W Gdynia, Sopot, Gdańsk, Trzew, w zakonie się z Urszulanem. Nie, to jednak nie był ten tekst. Nie, no był, ale ostatnio użyłem skąd się nąć. Zakon sióstr Urszulanek. To jest odpowiedź? Nie, chyba nie. Mówię to, co chciałem wykreślić. W Trzewie na bramce? Są jakieś kluby w Trzewie? Unia Trzew. Ale takie. Nie, no pamiętaj, że to są, wiesz, zależy jakie o jakich klubach mówisz, czy to są sportowe, czy to... Nie mówimy o klubach sportowych, tak? No nie wiem. Nie, nie, o no klubach nocnych. Ale jest na bramce. A gdzie jest masz napisane? A może poszedł i w wieku 50 lat na przykład jest, postanowił pobronić. Daniel Dubicki był dość niski z tego, czy jest. No co, co, w tych B-klasach to tamty... Nie no, z klubami to się Sopot przede wszystkim kojarzy. I Gdynia, ze względu na Pawła, który jest ambasadorem Gdyni. Ale w Gdyni jest mało klubów. Gdynia to jest taki ciechocinek trochę już. Tam dziki latają. Tak. Dobra, dajmy ten Sopot. I to jest Sopot, plus punkt. Seria trzech dobrych odpowiedzi z rzędu. To jest agent. Jakoś tak nie wiem. Co? Bo nie wiem, szczerze mówiąc. Jego, jakie to jego artykuły były, to jak? No to ostatni nie, na przykład. No to ostatni, to już wiesz, na co dzień. Dobra, impresji Michała Kukowskiego dla siebie. Dobrze. No to już perfidny. No. Wojtek mówi, że Raków już jest mistrzem, ale to jest takie myślenie typowo polskie. Bo my w Polsce lubimy, jak to się mówi, dzielić skórę na niedźwiedziu czy coś takiego. Najpierw trzeba na boisko wyjść, Ja nie pamiętam, żeby Wojtek, jak sam był zawodnikiem, to tak wiele wygrał. Nie mówię tu teraz o turniejach młodzieżowych. Oczywiście, że Raków jest faworytem, Raków ma fajnego właściciela, ma mądrego trenera i robi stałe postępy. Ale na razie to ten Raków ani mistrzostwa nie zdobył, ani w pucharach za dużo nie pograł. I właśnie my Polacy tak lubimy. Zanim ktoś osiągnie sukces, to go pochwalimy, a jak już coś wygra, to próbujemy go z tego szczytu ściągnąć. Jak było z Brzeczkiem. A słuchajcie, jak było z Brzeczkiem? Przecież Brzeczka też na początku wszyscy chwalili, porem się z Włochami, to już był prawie lepszy od Nawałki. Dzisiaj niektórzy wypominają, że ja z Brzeczkiem popełniłem błąd. Ja zawsze powtarzam. Jestem pierwszy, żeby się przyznać, kiedy coś zrobię źle. I jak kiedyś jakiś błąd popełnię, to się na pewno będę go przyznał. Któż to mógł być? Zbigniew Boniek może. Tak jest, Zbigniew Boniek. Dziękuję Michałowi za tę wspaniałą impresję.
Możemy zacząć klasyfikację? Możemy. Bo już przy... Loki ma 12. Białek ma 13. Janek ma 11. Kowal ma 10. To się zgadza. Dobra. To... Rebusy. Rebusy. Marcin Bułka. Nie. Daniel Kaiser. Nie. Daniel Kaiser. Joachim Brudziński? Nie, co ja mówię. Co? Nie taki zwyczajny. Jeronimo Kaciabue. Tak jest. Jeronimo. Co? Kaciabue. Kasia. Kasia i Tomek. Ale Kasia. Jeronimo skąd? No to Jeronimo. Kasia i Bułka Bue, a Jeronimo to... No to jest Jeronimo. No to nie wiedziałem. No ale najpierw Joachim, potem Jeronimo, to myślałem, że... Nie, nie, bo to tak kompulsywnie powiedziałem bardzo, bo tam Brodzik była. Analizę już zostawiam wam. Się skojarzyło. Przypominam wciąż o kategorii Boniek. Bońka już nie ma, Janek. O rzucie do kubełka i o podpowiedzi. Którą można sobie też wziąć za 3 punkty, za 2 punkty, albo nie, albo za darmo. Kuba wyznacza, dostał punkt. Wielkie cytaty o futbolu dla Kowala. Proszę bardzo. Seks przed meczem nie szkodzi piłkarzowi, szkodzi tylko zarywanie nocy przed meczem w poszukiwaniu seksu. Futbol jest jak szachy, tylko bez kostki. Dziś piłkarze stali się robokopami, bardziej od masaży potrzebują oliwienia. Ludzie mówią, że my zawodowi piłkarze jesteśmy niewolnikami futbolu. Jeśli to niewolnictwo, to proszę o dożywocie. Diego Maradona, Pele, Bobby Charlton, Josue. Futbol jest jak szachy, tylko bez kostki? Naprawdę? Mhm. Grał ktoś w te szachy? Może chodziło o Huberta kostkę? No z małej. Jeden jest zmyślony, jedna no to... postać nie pasuje, bo nie ma do niej cytatu. No, to, jeżeli to jest Josue z Legii, to on nic ciekawego do powiedzenia pewnie nie miał. Poczekaj. Dobra, to trzeba się gdzieś odnieść. Dobra. Maradonie damy... A nie, poczekaj, bo tu jest... Dziś piłkarze stali się robokopami. Nie biorę tego, kurwa, jak tylko... To musiał być niezły kretyn, jak szachy z kostką widział. Dobra, ten, ludzie mówią, że my zawodowi piłkarze. Jesteśmy niewolnikami no. futbolu. Maradona. Źle. A. To był Bobby Charlton. Oliwienie to jest Maradona. Seks to jest Pele. A futbol jest szachy? No, nie, no gdzie? No bez końca w szachy w kumieszku grać? Mam nadzieję, że nikt tak nie powiedział. Kowal traci punkt, wyznacza. Ja wyznaczam. To dla Janka dam Miodowe lata. Oglądasz? Nie, za młody jesteś. Nie oglądałem. Możesz nauczyć Dankę robić taki pyszny kisiel, mówi Tadzik, a Alina mówi, Tadziu, to nie jest kisiel, to jest domestos, krochpal, woda po parówkach, węgiel. Tadziu, to nie jest kisiel, to jest... Woda po parówkach i domestos na pewno zmyśliłeś. A węgiel, może węgiel. Albo krochmal. To wyznacie ten set? Przecież to nie jest kisiel, to jest... Dobra, B, krochmal. Tak, chodziło o krochmal. Utrzymujesz punkt. To coś na siebie może. Albo nie. Wielkie cytaty futbolu zupełnie... Dlaczego się zapytałeś najpierw, czy znamy ten tekst, a później spokojnie to odgadłeś? Tak. No bo ja nie znam. Tak, nie tak pytam dla znajomych. Uzupełni lukę. Może być proste. To nie. Nieznany los już nie ma. Dobra, te miodowe lata. A nie ma już. Co? Miodowe lata? No, ale dla Kowala. No nie dla siebie, dla Kowala. Dla Kowala, proszę bardzo. Który bohater powiedział, piłka nożna polega na tym, że my bijemy ludzi z Łodzi, natomiast ludzie z Łodzi biją nas? A
Kowal, oglądaliśmy Nowe Lata, czy nie? Tak, ale wiesz co, ja widziałem parę odcinków, oni zawsze w szalikach... A pamiętasz w ogóle... No, no bo przecież to był taki... Pamiętasz nazwisko bohaterów i ksywki? Tak. Norek. Nie, Kurski. To ciężko było trafić. Tracisz punkt. Prosto. No ja właśnie chciałem Bońkę, ale myślałem, że Kowal zgadnie. I się obstrałem. Przypominam o rzutach, przypominam o Bońku, wyznacza Jadek. Jeden na jeden blef z Kowalem. Pojedynek za numery piłkarzy Lechiny. Kto zaczyna? Osoba z większą liczbą punktów w tym przypadku jest to Jan Mazurek. No, zaczynasz. Nad czym myślisz? Po kolei, no nie wiem, 12. Bezpiecznie. 9. Z Woliński. Naprawdę taki 88. Z Kowalem może być ciężko, bo Kowal nie weźmie blefu. Kowal, czy na pewno jest ktoś z 88? Może trzeba sprawdzić. Co i akurat w przypadku Lechi dobrze ich numery widać na koszulkach, dlatego wiesz. Niektóre drużyny mają takie, że ja nie widzę numerów, jakimi grają, także. Krakowie jest najgorsze pod tym względem. No właśnie i mówię. Jedne kolejki, jedne te, bo niebieskie Pogoni. Bo nie mają takie też. Mają, no, a tam nie zwróciłem uwagi. Ale Lechia też kiedyś miała takie, że ciężko było rozczytać. Dwa. Zmienili to na szczęście. Jaki ma Pieszek numer? Nie wiem, czy ma dwa. Pieszek gra bez numeru. Dobra. Bezpiecznie. 25. Siedem. Jest, dobra, wiem, kto to kto ma. No i drugi, Ancymon, 23. Siedemnaście. Sześć. To już są granice strzału. Jakie granice strzału? No jest 25 chyba w kadrze. 8. Kowal, trzeba sprawdzić tą szóstkę. Kto powiedział 6? Ja. Sprawdź, co tak podpuszczasz, Kowala. Wygramy na blef. Ale powiedziałem 8. Wszyscy wiedzą, że szóstkę ma Kubicki. A może ktoś by zapomniał. Może kto? Krasty, tak? Kowal teraz. Nie mam podziału 8. Okej. Może bym zapomniał, kto mają, ale wiem, że takie coś biega w tej koszulce. Wyraźne numery mają na koszulkę. Mhm. 33. No dobra, to może jeszcze przejść, bo 33 to czasami sobie biorą lata, jakie mają, a to w Lechii młodzieżowiec nie będzie. Rok urodzenia. No nie, no rok urodzenia nie. Nie, 33 lata. To chyba to jeszcze może przejść. No 5. 1. I 4. Kowal, po cienkiej linii stąpasz. Z jakim ten? Najgorzej, że właśnie oni w ofensywie mają takie duże numery. Niektórzy. 28. Trudno
Śmigasz te 33, 28, 23. No ja rozumiem, że to są takie numery, ale ile teraz powiedział? 28. Za młody na piłkarza. Lech Gdańsk chyba. Dobra, nie ma takiego. Kto? Którego? 28 nie ma, tak? Nie, no chyba Flavio. Flavio gra 28. No, no na Flavio się... Ale wcześniej ze dwa albo trzy razy zmyślałem, więc mogłeś strzelać kowal. W sumie rzucałem właściwie przodkowo, bo nie wiem, czy teraz Tino gra ze 33. Chyba tak, gra. Tak. A gra, no to spoko, chociaż tyle. Minus punkt kowal, dwa punkty Jan Pazurek. I wyznaczę Jan. Wielkie cytaty dla Kuby. Idąc na bitwę, myślę o futbolu. Tam chodzi o to samo. O wygranych, przegranych, czasem o remis. Piłka na poziomie C-klasy i reprezentacji polskiej jest taka sama. Różnica polega na tym, że w reprezentacji gra się szybciej. Zakochałem się w futbolu, tak jak się później będę zakochiwał w kobietach. Nagle, bezkrytycznie, nie myśląc o cierpieniu, które na siebie sprowadzam. W piłce nożnej wszystko komplikuje obecność przeciwnej drużyny. Andrzej Strejlał, Jean-Paul Sartre, Napoleon, Nick Hornby. Będę strzelał totalnie. Uważam, że pierwsze zmyśliłeś. Piłka na poziomie klasy C to będzie Andrzej Strejlał. Dobrze. No i tutaj. Dobra. Zakochałem się w futbolu. Jean-Paul Sartre? Nie. Hornby. No cóż. Tracisz punkt, a ponieważ jesteśmy mniej więcej po połowie quizu, szybka wrzutka, kto waszym zdaniem na ten moment jest agentem? Czy kto w ogóle jest agentem? Kowal? Nie wiem, czy wiem, ale... Nie musicie mówić, ale poddaję pod dyskusję. Nie, no, bo później będzie udawał, ja już mam kandydata. Dasz ankietę na czacie? Mam takiego grubego kandydata. W sensie, że on jest gruby, czy? Gruby jestem ja, ale kandydat jest też gruby. Kuba? Nie zmieniam swojego zdania oczywiście. Jan Mazurek, aczkolwiek zacząłem podejrzewać też siebie, więc być może ja jestem agentem. Jan Mazurek? Ja chyba nie będę mówił, ale mam podejrzenie, że to wcale nie jest Kuba. Że jest jeszcze taka osoba, która tutaj coś kręci ostro. Ja tak jak poprzednim razem od razu wiedziałem, że był Kacper Zieliński, tak teraz nie wiem. To mówię szczerze. W sensie mam trzech kandydatów i nie ma w tym gronie mnie. Okay. To ja zdradzę swoją, że ja myślę, tak, żeby wszyscy wiedzieli, że chyba Roki, bo tak kręci, jakby tak, wiesz, pasowałoby do niego. Że... Ja zmieniam, 100% ja jestem agentem, jak coś. Dobra. Wyznacza kto? Bo się pogubiłem. Kto wyznaczył Kowala? Nie, Kuba, Kuba. Janek wyznacza. Kuba, a Janek, tak, Janek wyznaczył. Okej. Okay. To uzupełni lukę, pewnie będzie mega prosta albo podchwytliwa, więc to dla Rokiego, żeby sprawdzić, czy jest agenta. Nie, Śląsk, to... Pogoń, 24 lipca. Nie, no, no to albo Amkis, albo Zachowicz. Ale teraz to się rozbija o Mind Games. Najpierw była luka, potem nie było, teraz chyba znowu będzie luka. Chociaż... Ten się nie patrzy, żeby w ogóle Luka Zachowicz. Tak jest. Luka Zachowicz. Dobra, zupełnie lukę na siebie. Proszę bardzo. Niemcy, Portugalia. 2014. Mundial. Znowu ten sam dylemat, albo Lukas Podolski, albo nie. Roki, jak byliśmy tam raz, pamiętasz, któregoś roku w styczniu miałeś tą reprezentację, nie wiem, czy to był z tego roku, tak, czy nie? Nie, mieliśmy. Co się pałeś z Niemcami? Mieliśmy inne. No ale to też była niemiecka kadra, pamiętam. Nie, no to była jakaś taka dziwna, że tam grał chyba Marcel Janssen, czy ktoś tam. To chyba był 2000, nie pamiętam już, co to było.
Nie, no tu generalnie jest, cały czas wszystko opiera się na jednym żarcie, bo to jest albo Łukasz Podolski, albo nie jest. Pytanie, Łukasz Podolski miał 50 ileś minut rozegranych w tym, w trakcie tego mundialu, tak? I to w fazie grupowej. To był pewnie ostatni mecz fazy grupowej. Kurde, ja to sprawdzałem niedawno. Nie lubię takich sytuacji. Jak już sprawdzałem i powinienem to wiedzieć, a nie wiem. Oni, z kim oni, oni chyba w Ganę mieli w tej grupie jeszcze? I Stany. No. Jak to był trzeci mecz, to zagrał w pierwszym składzie Podolski, bo po dwóch mieli chyba pewne wyjście i dał odpocząć po poralny Jogi. To komu dał odpocząć? Zobacz, jaki tu skład jest. A no, prawda. Dzięki, Kowal, za podpowiedź. No to tak wiesz, patrzysz na skład. Nie, no na galowo. Dobra, jak na galowo, to gdzie tutaj Podolski? To nie był Łukasz Podolski, to musiał być ktoś inny. I teraz wymyśl, kto inny. Kto tam był jeszcze na tym mundialu? André Schürrle? A dobra, nie ma co też tego Podolskiego tak deprecjonować. Łukasz Podolski. Nie. Mario Gyce. Też tak bym powiedział. Dobra. Tracisz punkt. Aha, wyznaczasz, tak? Rzucam do kubełka. Okej. Okay. Wygrajmy muzykę. Mamy taką możliwość? Trzymamy. Bardzo ładnie pan nie kawą z tego podróżu. Trzymamy wodę. Pilnuj wody, bo tu może być ten. A dobra, ci zaleję telefon, to. Bo tu raczej latają tak w tym kierunku. O! Zniszczył ci sprzęt. Coraz trudniej jest to rzucić. Może chcesz, może ci rozstawić trzy, co? Aj. Blisko był. Nie ma. Nic się nie wydarzyło. Daj na środek. Daj na środek. Pudełko. Już po tych rzutach. Ale up. Ale akcja. Ale up. Po tych rzutach wiem, kto jest agentem. Jak to? Nie chciał rzucić, nie rzucił. Jakby był agentem. No, dlatego jest. Już Kuba? Nie, mówię, po tych rzutach. A, Rocky, okay. Dobra, to jeden na jeden z Jankiem. Pojedynek na dynastii Jagiellonów. Okej. Okay. Tak się ucieszy. Nigdy nie wiedziałem, że tak się ucieszy. Nie, nie powiedz jak wol. W końcu coś niesportowego takiego. Nie powiedz Mieszko pierwszy czy coś takiego. No weź, to przecież to daj spokój. To jest. Na blef gramy, nie? Mhm. Polecam quiz z Piotrem Włodarczykiem, jeżeli ktoś nie oglądał, gdyż tam był pojedynek na dynastię Piastów i Maciej Wąsowski powiedział Kazimierz Jagiellończyk. Dobra, to ja Kazimierz Jagiellończyk. A sorry, że odpowiedziałem w sumie, ale Jadek chyba ma dużo amunicji. Anna Jagiellonka. No ale to nie muszą być... No, Władysław Jagiełło. Dobrze. Władysław Jagiełło. Warneńczyk. No, lew, bo nie był jeden Warneńczyk. Imiona nie powiedział. Nie, no co ty, no. Warneńczyk normalnie, tak? No, to myślisz, że Kowalczyk to też? Myślisz, że jeden? Jeden był Warneńczyk. Władysław III. No, oczywiście, że tak. Minus punkt dla Rokiego. To dwa. Bez sensu brać tak coś. Bez sensu. Nie, no kompletnie. Dobra, ja się, za szybko się wyrwałem. Janek ma 15 punktów, Roki ma. To jeszcze to jest, Janek, to odczytany jesteś tak ten, bo to u mnie w szkole to było 40 lat temu na historii. U mnie 5. Wyznaczasz. Ale dalej jest to? No tak, no jest. Do czego to kurwa teraz jest potrzebne w dzisiejszym? Dobra, to ja wyznaczam. Co jeszcze zostało w ogóle, bo jakieś bardzo mało, nie? Impresji nie ma, Luki nie ma. Rybusy, to dla wszystkich rybusy, no. Któż to taki? Któż to taki?
Adam Kąkoszka? Nie. Odpowiem, bo to trudne. Dyrektor sportowy jednej z drużyn Ekstraklasy. No to. Jest jeszcze ta Strzałka, tak? Tam? Tak. Ważne? Okay. Jest, a. Dariusz Sztylka? Nie. Piotr Brudzikowski? Nie. Marek Ubych? Nie. Łukasz Masłowski? Nie. Tomasz Jones? Nie. Robert Graf? Czytać. Paweł Grański? Nie. Czytać od końca, tak? Czyli... Jacek Zieliński? Nie. Paweł Magdoń? Nie. To już ostro. Jest więcej dyrektorów? Ale Dariusz Adamczuk? Nie. Stefan Majewski? Nie. To zagraniczna postać. Co? Octavian Morar? Nie. To postać, która była wcześniej obrońcą. Paweł Stanio. Nie. Lubomir Guldan? Tak jest. Lubomir Guldan. A teraz wytłumacz. Ból od tyłu to lub. Ja pierdziel. Boromir. A, to po lewej to jest ból. Tak. A. I indyk robi gul. Pięknie. Plus dla Kuby. Można zobaczyć klasyfikację? Można, pewnie. Fajnie, ból jest po ból. Kuba ma 14. A reszta się zgadza. To ja poproszę jeden na jeden z Jankiem. Kurde, no nie, już chyba grałem dwa razy dzisiaj, nie? Jeden na jeden. No i co z tego? Kadra Wisły 10-11, Wiosna. To był ten sezon, gdy w pucharach byli? Nie mogę udzielić takiej... Chyba byli co roku wtedy, nie? Aha, 10-11. Nie mogę udzielić takiej informacji. Dobra. Zaczyna? No, chyba co roku byli wtedy, no jak? Jak ta myszka mnie wkurwia. Dobra. Ja zaczynam niby, tak? Nie niby, tylko tak. Paweł Brożek. Czekaj, daj mi sekundę, bo ja muszę się... Znaczy, mówcie, bo ja... Jak sprawdzić się to? Paweł Brożek. Myślę, że to może być blef. Ale... Nie no, kurde, bo on tak wracał czasami do tej Wisły i... Boję się naciąć na moment, że akurat wtedy wrócił. Ale to był totalnie czas, kiedy on grał za granicą. Legendarny Paweł Brożek? On tam był. Był, spokojnie. Dobra, blef. No, blef. Nie było go. Genkow, Budu Biton grali. I Maciej Żurawski. Nie, szczerze byłem przekonany, że był. No. Ale, a jesienią był, czy nie? Nie. Znaczy, mogę ci to sprawdzić. Był. A graliśmy na Wiosnę, nie? W pucharach wtedy? Tak. Pytanie było o Wiosnę, tak? Tak. Pro. No to jesienią był. Dla mnie to jest nie okej. Okay. O kurde. Dlaczego to jest nie okej? Okay? Bo napisane, że to... Powinien być cały sezon. No nie, kompromis. Cały sezon, no. Musiałbym klikać w tej wewce, nie chcę się tego robić. Janek traci punkt, Kuba dostaje 2 i wysuwa się tym samym na prowadzenie. I wyznaczam. Mhm. Co jeszcze mamy? Mamy cytaty? Cytaty? Cytata. Tylko cytaty. To dla Rokiego. Przecież nam połowa była. No właśnie. Trochę się rozpędziłem. Włosi nie umieją z tobą wygrywać, ale ty umiesz z nimi przegrywać. Ojczyzna jest reprezentacją piłkarską. Ludzie mnie nienawidzą, bo jestem przystojny, bogaty i świetnie gram w piłkę. To Kowalczyk Wojciech. Polska piłka jest jak pies bez nóg. Należy kochać, nie wolno porzucić, ale nie należy mieć nadziei, że wyzdrowieje. Czy Wojciech Kowalczyk jest przystojny, bogaty i świetnie gra? Nie no, Kowal o tym psie pewnie. Tak, to jest moja odpowiedź. Dla. I to jest zła odpowiedź, ponieważ... No, w ogóle tu nie ma. O psie to ja wymyśliłem, a o Wojciech... No to czyli Kowal. Wojtka tutaj nie ma, jestem przystojny, no. Ronaldo, ojczyzna Camille i Włosi Krajf. Dobra, pora rozpocząć prawdziwy... Ale kto wygrał tą w ogóle klasyfikację? Skończyło się? Pokażcie punktację. Tak to wygląda, jeśli chodzi o punktację końcową. Przypominam, 3 punkty dostaje agent, jeśli zostanie źle wskazany. Czy gramy na 2? Bo nie wiem teraz. To by już zmieniał? Dobra, gramy na 3, nie będę zmieniał w trakcie. Ale 3 dostaje osoba, która wskaże go dobrze.
napisz, nie pokazuj reszcie, patrzę się. No, no ale to co mam reszcie nie pokazywać? Mam wyjść? No, nie umiesz tak pisać, rękę zasłonić? Gdzie? No to i tak wiesz o tym, gdzieś taki ten mazak, że... to patrz. Pędzel zaraz dostaniesz. Co? Krótko pisał. Przypominam, że jeśli wszystkie trzy osoby wskażą agenta, agent przegrywa. Juhu, będę udawał, że długo pisze. I na odwrót. Nie pisze? Pisze, ale długo pisałem, żebyś nie wiedział, że krótko boisz. Mogę, nikt nie kupił podpowiedzi. A po co? Panie, za co? Można to wciąż zrobić. Tak? Czy Kola może widzieć, jak dobrze. Dobrze. Kowal już może widzieć. A, no właśnie. Roki za co? Właśnie, faktycznie. A jeszcze ja o tym bardziej za co. Co chcę zrobić? Dać mi. Na razie. Dziękuję serdecznie. A, i sorki. I weź teraz sobie przypomnij. To... No to prześwituje. No to jeszcze tak. Do dupy. Masz. Tak tam w kamerze wszystko widać. No masz. Już. Tekst. I zaczynamy od ciebie. Mazi. Dlaczego? A nie, potem powiemy. Teraz ty, no. To jest nie okej. Okay. Kuba. Kowal. Mhm. W mojej opinii Mroki. I Roki. Jan. Zmieniła was czujność. No dobra. Dzisiaj nie ma ziemniaków. Ale to nie mówimy dlaczego? Nie chcę. Tak, dlaczego Jan Mazurek tym no z tym krochmalem, nie, tak? Z czym? Z tym krochmalem, tak? Czy nie? Nie, krochmal nie. Mi się wydaje, że no ja rozumiem, że jesteś zapracowany, zalatany i tak na 100% wiedziałeś, w których numerach mnie oszukałeś z Lechią Gdańsk, a raczej skarbu kibica nie robisz. No to mnie już chyba tak doszczędnie przekonało. Bo to wiesz, można znać numery i poszczególnych zawodników, ale coś mi się wydaje, że aż wiedziałeś, że w trzech dałeś błędne. No to chyba, że skarby kibica robisz, no to... To wtedy bym to, ale to... Ale jeszcze wcześniej coś było, tylko że już nie kojarzę. Rozumiem. Kuba, no to... Kuba? To mnie bardziej przekonało. Za moją decyzją nic jakiegoś super konkretnego nie idzie. Myślałem na początku o Janku i tak sprawdzałem go, ale w toku gry nie miałem poczucia, że jest agentem i później wybierałem pomiędzy Rokiem a Kowalem. Uważam, że byłoby fajnym twistem z twojej strony, jakbyś drugi raz dał Rokiemu. I jesteś człowiekiem, który mógłby na to wpaść, ale tak po prostu dałem Kowala. Takie wrażenie miałem momentami, że Kowal coś wie. Janek? Ja uważam, że Roki, dlatego że Roki jest taką osobą, że najpierw udaje, a potem jest taki moment, że 4-5 odpowiedzi zawsze poprawnych jest git. Więc nie ma takiej opcji, żeby to nie był Roki. Ja uważam, że Jan. Gdyż był dzisiaj taki jakoś dziwnie pobudzony, tak dosadzywał, głupaczkował, no, urwisował. Tak było. Tak, to prawda. Ja tak Kuba podchodziłem za, jakby tutaj pierwszy raz na agencie i też mówię, a to powtórzyłeś Rokiemu. Taką podpowiedź mi dał, wiesz, plusa, nie? Mówi, że to później krzyż był, nie? Ale co, w sumie, jak to było za drugim, jak trzy osoby nie wskazały jednego agenta, to co? To gramy dalej. Nie. Dogrywamy jeszcze dwie godziny programu. Okej. Mogę... Co mam, otworzyć to? Ujawnić, że wygrał agent i ta osoba, która wygrała, będzie miała nie dość, że spinacz, to jeszcze taką czarną karteczkę, bo zapomniałem ziemniaków. Otwórz. A wpłynęła ci pensja, czy nie miałeś na ziemniaki? Wpłynęła mi pensja, natomiast zapomniałem. Nie jesteś. Zabrakło mu ziemniaków. Kowal ma po prostu spinacz, więc to nie jest Kowal. Kuba, otwórz. Weź oddaj to później mu to. Kuba się cieszy. Kuba ma po prostu spinacz. Wiedziałem, że Janek jest agentem. Janek. O tak. Aż ty. Janek jest agentem i wygrywa dzisiejszy program, ale tylko dlatego,
że Kuba źle wskazał. Faktycznie. Tak, no. Przegrałeś o punkt. Ale za to mi się udało zmanipulować Kubę, bo Kuba od samego początku był pierwszą osobą, która przekonana była, tak, że jestem agentem, więc udało mi się go zmanipulować. Skończyliśmy z punktacją Janek 17, Białek 16, Roki 12, Kowal 10. Ale żeby nie było, Paweł mi wysłał te odpowiedzi na godzinę przed quizem, kiedy jeszcze robiłem socjale z stanu futbolu, więc w sumie wszystkie odpowiedzi znałem. To po co głupio pytałeś, czy jest się agent, czy nie, jak wiedziałeś? Nie głupio, żeby zmylić. No. Nie, tak nie wiedziałem, bo Janek tak właśnie, tak jak mówiłem, głupeczkował i tak dalej. No nie, no mi tutaj już ja się przekonałem całkowicie o tym, o tych numerach Lechii. Też, no. Jak on powiedział, tak, bo powiedziałeś, że rzuciłeś mi trzy inne, których nie ma. No to mówię, skarb kibica robi przecież. Nie, to jest... no także, ale nie, akurat po numerach to się nie dało poznać, bo te numery to tak w sumie aż nie sprawdzałem. Ja ze mną Broszka rzucił na przykład, którego nie było. Tak, z Broszkiem. Tak, bym się żeby aż tak by nie poszedł. Więc wystarczyło, żebyś, Kuba, trafił Janka. To prawda. I ostatecznie było za wskazanie agenta? 3. No ja mam tę satysfakcję, że dwa razy wskazałem prawnie agenta, ale to nic nie dało. Ale raz wygrałeś, jak byłeś agentem. Nie, może zrobimy dwa, bo w sumie 3 razy agent wygrał. Daje mi to do myślenia. Dziękuję wam bardzo. Jan Mazurek był agentem, Wojciech Kowalczyk był nieagentem. Jak Kubia, jak też nie był agentem. A to są Pawła Paczula ziemniaki. To są moje ziemniaki. To będę ci ja. Mateusz Rokuszewski też nie był agentem. KFC, który jest naszym partnerem, też nie był agentem, bo jest partnerem. I do zobaczenia. A czy gość albo gościuwa z YouTube'a Ekstraklasy jest agentem? Tak. Jest człowiekiem nie... Nie, bo agent musi myśleć. Wyłączyć. Do widzenia. Dziękujemy. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiego